Ludzie zauważyli rano dużo ryb, które są pod samą powierzchnią. Zjawisko bardzo nietypowe. Została zawiadomiona straż, urząd, policja i zaczęła się akcja. Wracałem z zabiegu, to strasznie, to wszystko to duże tam na stawie to pływało do góry. Nawet były sumy z wąsami. No duże były, karpie takie duże były, a niektóre w ogóle już były po prostu nieżywe. Z rana to była makabra, aż trzeba było patrzeć na to. Brakuje rybom tlenu. Wydaje mi się, że to na pewno nie jest tak zwana duchota, czyli że woda tam zakwitła, nie jest to ta pora roku. Uruchomione zostały pompy w celu wstępnego napowietrzenia. No, jest widoczna poprawa, dlatego te działania są kontynuowane i część ryb jest odławiana do zbiorników. Stawimy tutaj i do jednej weźmiemy krótki odcinek węża i będziemy tłoczyć na środek. No to jest jedna szamówki poziomego, a pozostałe być może tu. Prawda, woda, wiesz, ktoś pukał po opryskach pojemni. Bo mają specjalne pojemniki na opryski, beczki, nawet jak biorą. I w ten czas wypukał, puścił do rzeki. Może z jakiegoś zakładu gdzieś, wie pan, mogło coś wypłynąć. No to tam tych trochę zakładu. Patrzmy tak, po tej wędce tego. Bo w 8 wszedłem na zabiegi, to nic nie było. A za 1,5 godziny wracałem, też to wszystko pływało przy wierzchu, bo z rana nie było tego widać. Nie wierzę w to, że mógł być ktoś na tyle nierozsądny i nieszlachetny, żeby zatruwać staw. Myślę, że to jest raczej bezmyślność, wypuszczone jakieś ścieki. I to nie też na zasadzie, że ktoś z premedytacją chciał zaszkodzić stawowi, tylko komuś zabrakło rozumu. Niczego nie można wykluczyć. Być może jest to z przyczyn naturalnych, być może jest to po prostu są to inne przyczyny. Nie wyklucza się również środków ochrony roślin, które mogły spłynąć z pól do cieków wodnych, ale po prostu te przyczyny nie są na chwilę obecną znane.